Najlepsze antyfakty w internecie. Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Ze mną Dawid Malczyński, nabuzowany. Cześć, nabuzowany? Hej. No, rozkurwię fuj wszystkich. Ale kogo? Mońskiego i tego, nie hejtera, tylko narcyza. Mylić się? No, bo podobni są obaj. Dobra, ostatnio duża spina z gangiem, mafią tiktokową, jeśli chodzi o puszczanie dużych dymów z e-papierosów. Nie, no to bardziej Marcin gdzieś tam się z nich śmiał, bo Marcin nagrał odcinek, nie, że oni tam wkręcali, że kolorowe chmury i że można puszczać kolorowe chmury z wapera, ale tam jakiś ziomyś nalewał do tego, do e-papierosa nalewał sobie jakiegoś płynu na kaszel stary i wkręcał, że potem będą czerwone chmury. No i gdzieś tam Marcin ich wyjaśnił, że doprowadzi do tragedii, bo na przykład jak ja byłem w wieku widzów, a ja nie jestem za bardzo mądry, więc ja bym coś takiego zrobił. Nie? Jakby... Bardzo mądry czy młody? No, młody i głupi byłem, jak byłem młody i głupi, nie? I wiesz, i ktoś by mi powiedział, że jak naleję takiego płynu do tanka i puszczę chmurę, to ona będzie czerwona, to myślę, że byłbym w stanie to zrobić, nie? To też jest poważne zagrożenie dla życia młodych odbiorców TikToka. Nie oszukujmy się, no TikToka oglądają najczęściej młode osoby. No oni tam siedzi po kilka tysięcy ludzi i czekasz, oni puszczą tą chmurę, nie? No i on ich wyjaśnił. A ja nie znałem tych TikTokerów wszystkich, tego kojarzyłem, tego narcyza, bo on walczył. Tych tamtej reszty to ja do teraz nie pamiętam. Nie, jakbym ich widział, to nie poznałbym ich, nie? I też tam oni jakby chcą budować zasięgi i followersów na TikToku, tak? Jak ktoś tam im coś tam da, jakąś nagrodę. Z tego co zobaczyłem, wytrzymałem jakieś 15 sekund oglądając te live'y. Oni tam taki gift dostałem, to jest jak donate, nie? No, ale no naprawdę. Jak będziesz tutaj pierwszy, to tak, zaobserwuję cię 1000 osób. Tak, działa, też, nie działa. Chyba ktoś, kto najwięcej wyśle, się pokazuje jako pierwszy i to jest taki top donator, nie? Obserwujcie top donatora. No. Dobra, no jak doszło do twojej jakby spiny z cesarzem, spiny. Narcyzem? Ja miałem, spiny, no. Ja miałem streama na Twitchu i zapytany właśnie o tę sytuację, odpowiedziałem, że znam tylko narcyza z nich wszystkich, bo ktoś mi tam napisał, dawaj, wyjaśnij tych waperów, a ja mówię, że ich nie znam, ja znam tylko tego narcyza, bo TikToka nie oglądam, a on walczył. No i się zaśmiałem, że za co miałbym go wbić, za jakąś chmurę? I wiesz, kończąc zdanie się zaśmiałem, no bo to była beka. No, ktoś mu to podesłał, albo nie wiem, sam to zobaczył i no wiadomo, od razu skok na atencję. Wrzucił stary, o jednym moim zdaniu wrzucił 15 story, gdzieś tam zaczął wyjaśniać od razu całą sytuację. No i stąd to się wzięło, że ja sobie zażartowałem, gdzie i tak powiedziałem, że nic, że przecież co ja mam go bić, nie będę go bił za jakąś chmurę. No i on gdzieś tam na początku mówił, że nie, w ogóle to nie jest pod walką, że on by nie chciał ze mną walczyć. A ja, dzień później, jak już nagrał stories, to już była gadka, że on właśnie ten mógłby ze mną zawalczyć i mało tego, cesarz Narcyz powiedział, że waży 20 kg więcej ode mnie. To nie wiem, ile on waży, 105? Bo ja ważę 85, nie? No i powiedział, że gdyby doszło do naszej walki, to by mnie zdominował genetycznie i zabił. No i potem doszło do waszej ustawki, czy próby ustawki w lesie, troll. Tak? Nie, w lesie. To... Ale to troll przez kogo? To był jego zamierzony troll, patrz, to wyglądało tak, że ja mieszkam chwilę obok tego parku, co go tam zaprosiłem. No i to była taka sytuacja, że siedzę sobie, gram FIFA i on pisze, i on pisze do mnie na Instagramie, wysyła mi zdjęcie takiej galerii, takiej Wrocławii i mówi, dawaj coś tam. Jestem z Wrocławia. To wysyła mi zdjęcie Wrocławii i mówi, dawaj taki coś tam, byłeś kozak, to ustawiamy się, czy tylko gadasz. A ja wiesz, tu, nie wiem, po dziewięć, wiesz, on mi wysłał tą wiadomość i ja grałem, ale po chwili dopiero odczytałem, bo jakby nie mam go w znajomych, więc nie dostałem powiadomienia. Że w parku. Tak, no i ja mu piszę, dobra, to dawaj, tu się wiesz, szybko ogarnąć, muszę przecież nie wyjdę, wiesz, jakiś kurwa, wiesz, w kogutach i to na spotkanie, kto pewnie ktoś to nagra. Mówię, czekaj chwilę ten. O, mi odpisuje na to, że już za późno, że on już pojechał itp. Ale zobaczyłem stary, że on, to było tak, bo on mi wysłał zdjęcie tej galerii i to samo zdjęcie wrzucił na swoje story już 40 minut wcześniej. Czyli on tam był stary, zanim on mi to zdjęcie wysłał, to on godzinę, już od godziny go nie było, wiesz o co chodzi? Jakby on obok tej galerii przejeżdżał na przykład o 19, a to zdjęcie wysłał mi dopiero o 19.40, że niby tam dalej jest. Czyli tak naprawdę nie chciał się z tobą spotkać. No, wydaje mi się, że to był troll. No, bo jak inaczej to wytłumaczysz? No co, 40 minut stał pod galerią? No nie. Bo ty już masz doświadczenie w parkingowych potyczkach. To pytanie, jak to spotkanie by się skończyło ty z cesarzem Narcyzem? No nie wiem, wiesz, on napisał, nie napisał, że bić się, nie? Znaczy niby napisał, że jebać oktagon, dawać coś tam, że skonfrontować. No to nie wiem, no ja bym wyszedł, ja mu napisałem tam, nie? No bo ja, co, no nie będę jakiejś ekipy zbierał na cesarz Narcyz, no powiedziałem, to jest blisko mnie, no to ja wyjdę i napisałem mu, że ja będę sam, bo będę sam i że jak on będzie z jakimiś ludźmi, to ja to pierdolę wtedy i otwarcie o tym powiem, że on mi tu, wiesz, przyjechał z ekipą, a ja, wiesz, sam w parku stoję, nie?
jakby chciał rozmawiać, to byśmy rozmawiali, jakby zaczął coś pajacować. Z Olejnikiem też miałem rozmawiać. Pisałem, że normalnie, że wyjaśni mi wszystko. Ale jak on do mnie, wiesz, ruszył i odepchnął, no to już wiedziałem, że chce się bić, nie? No dobra, czyli jak teraz się spotkacie gdzieś z cesarzem, gdzieś się przetniecie, to jak to będzie wyglądało? No tak samo, wiesz, dobrze, jeszcze raz, ja, nie, w sensie ja nie jestem taki, że będę latał, biegał, gryzł, kurwa, przeklinał, wiesz, wjeżdżał w typów, ale jeżeli ja bym zobaczył, że on chociaż w 1% idzie w moją stronę już z jakimś nastawieniem, że to nie będzie rozmowa, tylko bicie się, no to bym się musiał przed nim bronić, jeżeli on mówi, żeby mnie zdominował genetycznie, no to co ja mogę wtedy, no muszę się bronić, nie? To jest potencjał na walkę, ty kontra Narcyz? Stary. Jak ja o tym wszystkim nagrywałem, gdzieś tam TikToka sobie nagrałem, no bo nie powiem, no też jakby ludzie lubią dramę, też sobie zrobię na tym zasięgi, przecież nie będę siedział i się obronił od tego wszystkiego. Ja myślałem właśnie, że widzowie podejdą do tego sytuacji, zostaw go, nie dawaj debilowi atencji, chuj z nim i tp. Ja dodałem stary TikToka, on tam zrobił z 1,5 bańki, nie wiem, w 2 dni. I wiesz, same komentarze, że rozjeb go, dojedź go itp. I to tam, wiesz, komentarze, które miały na przykład po 10 tysięcy lajków, nie? I to mnie bardzo zdziwiło, bo ja cały czas miałem go w dupie. Ja wiedziałem, po co on to robi. Ja to znałem, to jest trzeci gość, który tak robi. I wiedziałem, po co on to robi, ale tak sobie myślałem, nie, chuj z nim, pokręcę z niego bekę, zrobię sobie zasięgi i tyle, nie? No ale jak zobaczyłem, że ludzie, i to wiesz, i to u mnie na TikToku, ale później ktoś tam na Twittera to wstawił, później ktoś tam gdzieś i wszędzie, stary, gdzie to było wstawiane, to nigdzie właśnie nie było takiej reakcji, że nie róbcie jakiejś beki, Malczyński jest... Czy ludzie tego chcą? Tak, że właśnie, znaczy nie wszyscy, też, no dobra, tak, ale... z 90 do 10. Czyli że chcieliby zobaczyć, jak on dostaje w pierdol. I to mnie mega zdziwiło, bo myślałem, że ludzie powiedzą... I zobaczą? Jeżeli i tutaj wracam do odpowiedzi. Wiesz, walki żadnej nie mam na horyzoncie. Walczyć chcę, więc też nie będę tak do tego podchodził, że nie dam mu walki, bo to jest ujma na moim tym, wiesz, ja nie będę walczył ze słabszym. Ja w chuju to mam, co, rok już czasu nie walczę, wejdę sobie, powalczę, zarobię, jeszcze go zbiję i jeszcze trochę wiedzie wyświetleń. No stary, no co mam powiedzieć? Jeszcze Tomek Olejnik powiedział, że możecie we dwóch, tak, jakby poparcie, chciał się wesprzeć. On się gdzieś tam z niego zaśmiał, że i mnie, i jego mógłby zrobić i on się wtedy w to włączył, nie? To może walka dwóch na dwóch, ty z Tomkiem Olejnikiem na dwóch tiktokowych waperów. Ja już Tomka lubię, ale niech on da mi spokój. Dobra, kolejny twój konflikt, który gdzieś tam się zarysował, tutaj siedzi przed nami Crusher. Widziałem, że na Twitterze gdzieś tam między wami dochodzi do jakichś niesnasek, jakbyś mógł właśnie o tym opowiedzieć. Znaczy nie, to jest tak, że on coś tam próbuje wbijać szpileczki, a w momencie, kiedy ja mu odpowiadam, on już mi nie odpowiada, tylko odpowiada swoim widzom. Przed chwilą miałem taką sytuację, że Ilona mi wysłała screena. Gdzieś tam on dostało pytanie, czemu się tam obstawiać Malczyńskiego czy coś? I on dał takie porównanie, że main event najlepszej federacji na świecie, w Europie, i drugie, walka z gościem, który umawia się z cesarzem Narcyzem po lasach. No i to jest takie, jeszcze to chuj jest zaczepka, ale najbardziej wkurwił mnie tym, jakby od 2 lat, no te wyświetlenia z Marcinem nie mamy już ich najlepszych, ale cały czas się staramy. No moglibyśmy to pierdolić i się poddać itp., ale cały czas jakby mamy tylko to robić. I to nie są już wyświetlenia rzędu milionów, bardziej w setkach tysięcy, ale cały, no chyba że na TikToku. Cały czas jest, jakby dajemy sobie radę. Ale walczymy właśnie z tą łatką, że się skończyliśmy, że umarliśmy itp., no bo cały czas się staramy, jakby robimy nowe kanały, robimy nowe rzeczy. Nie lecicie na patencie, gitara się ma. Tak, dokładnie. No mnóstwo rzeczy robimy. I gościu, który jest tyle lat w biznesie, doskonale wie, on tam zaczął zdanie od całym szacunkiem dla Dawida, ale on doskonale wie, że jeżeli użyje takiego słowa wobec nas, wie, jaka fala z tym ruszy, nie? Że to jest takie, nie wiedziałem, wiesz, no i on doskonale wiedział, co robi i jakby chciał tak ostro dopierdolić, bo każdy wie, że my z tym walczymy, że mamy ciśnięte najbardziej od tego, że się skończyliśmy, a nie chcemy tego, nie? No jak teraz jest między wami, bo tutaj dzieli nas jakieś 4 metry. Nic jest, ja wiesz, tak jak już mówiłem, ja nie jestem taki, że będę kogoś miał, poza tym nie zrobił jakiś. Nie, nie chodzi mi, żeby się bić, tylko nie zrobił jakiś strasznie. Nie, ja nie ma z nim o czym rozmawiać, jakby ja wszystko napisałem na tym, jakby wyjaśniłem to, co ja o nim myślę u siebie na stories. Nie mam nic więcej do powiedzenia, bo nie znam go prywatnie, ale widzę, jakby poczyniałem w internecie i widziałem też zanim był youtuberem, jak to wszystko wyglądało. Jak wyglądało? Tak, możecie zobaczyć sobie na moim Instagramie. No, wyglądało w ten sposób, że był kolegą sławnych osób cały czas, nie? Że no jakby nie był znany z tego, że on coś potrafi, tylko był kolegą tego, tamtego. A to jakby nie jest złe, można tak być, nie każdy musi być gwiazdą, możesz po prostu mieć takich znajomych, ale to jest chujowe w momencie, jak wszystko dostajesz na tacy i próbujesz obrazić osobę, która ciężko zapierdalała 7 lat na swoje nazwisko,
nigdy się nie krosowała, do wszystkiego doszła sama i w momencie, kiedy już się nie udaje i jest lipa, to ty wtedy wielki obrastasz w piórka i ciśniesz komuś, chociaż nie wiesz kompletnie jakby bo wystartowałeś, wiesz, kurwa, mając 150 znanych youtuberów, znaczy kolegów i wiesz, udaje, że nie słyszę. I no nie, wiesz, on nie wie, jak to jest, no bo nie wie, ale to też, no zachował się tak bardzo niefajnie, bo gdzieś tam wcześniej, przed tą całą dramą mieliśmy taki mini kontakt, ja tam napisałem, jak tam po walce, on coś tam odpisał, blabla, tu siema, było śmiesznie, a widzisz, a mógł po prostu, nie musiał od razu jakby tak atakować mnie i wbijać tej szpilki, tylko napisać po prostu, nie chcę z nim walczyć, albo... No, obecnie znam ciekawszych rywali, a on wjeżdża z takim chamstwem, no to ja mu odpowiadam chamstwem, znaczy ja mu nie odpowiedziałem chamstwem, ja mu odpowiedziałem prawdą, bo to jest prawda, co napisałem. Nie zmyśliłem sobie niczego. Przepraszam, ale coś mi siedzi na garda. A co jakby, oczywiście to jest gdybanie, jakby zamiast walki Ferrari, Crusher teraz na tej gali na Fame 7-18 byłaby twoja walka z Crusherem po tej twojej długiej przerwie, bo na pewno patrząc na... Kacpra, no to zrobił duży progres. No, zrobił. Ale ten, wiesz, z jednej strony ja nie chcę, żeby to ktoś odebrał jako, że ja błagam o tę walkę, bo ja nigdy o nią nigdzie nie prosiłem. Ja dostałem propozycję i potem o tej propozycji opowiadałem, jako że 90% pytań kierowanych do mnie to jest: Dawid, kiedy walka? Wiesz, no bo to jakby tylko to ich ludzi interesuje, moich widzów, no to odpowiadam, mogła być z tym, ale odrzucił. Jakby nigdy nie mówiłem, że ale się kurwa obsrał i coś tam zrobił, tylko ale odrzucił. Gdzieś tam raz powiedziałem, że próbowałem naprowadzić wtedy na tym naszym wywiadzie. I dlatego nie chcę, żeby ktoś miał dobrze, że ja to błagam, bo ja to mam w chuju. Ale gdybym dostał, no to bardzo bym się ucieszył, bo nie pamiętam, kiedy miałem walkę, kiedy kogoś tak, bo wiadomo, ten hater i olejnik to było takie nielubienie kogoś, ale ja wiedziałem, że to było takie pajacowanie i też wiedziałem, do czego to zmierza. Ale tutaj tak, wiesz, wiesz, lubiałem, ktoś tak się zachował mega nie w porządku, dalej się zachowuje. I w momencie, kiedy kogoś tak szczerze nie lubię, to wtedy mam największą motywację. Miałem tylko tak raz w życiu, jak walczyłem z Ferrarim. I na pewno ucieszyłbym się z czegoś takiego, bo wiedziałbym, jak wtedy to przełożyłoby się na moje treningi i na motywację pod walkę. Bo rzeczywiście jest tak, że jak kogoś szczerze nie lubię, tak naprawdę, to no jest fajnie. No nie mógłbym się doczekać wtedy. Ale jeżeli nie będzie tego szybkiego, ja nie będę tego dążył, nie będę jeździł na wywiady specjalnie im gadać, nie. Tylko odpowiedziałem tobie na pytanie, bo mi je zadałeś, bo to jest świeża akcja sprzed kilku minut, nie? Dlatego chciałem cię jeszcze zapytać o walkę Ferrari i Crusher, no bo wiadomo, że ty z ani jednym, ani z drugim zawodnikiem nie masz po drodze. Czyli komu kibicuję? No, komu kibicujesz i jak to będzie wyglądać? Kurde, wiesz co, nie kibicuję nikomu, ale... Bo ich nie lubisz. Bo ich nie lubię, ale teraz ci powiem tak, że Błońskiego bardziej nie lubię od Ferrariego, nie? Bo jakby Ferrari zawsze był głupi, a on zachował tak się inteligentnie fałszywie. Ale ja ci powiem, jak to według mnie będzie wyglądać. Kurde, no na 99% wygra Boński. Bo no ten jest cały czas w melanżu, też, no wiesz, ja nie jestem taki, że kogoś nie lubię, to nagle zmienię o nim totalnie zdanie i ja będę mówił, że jest słaby. No nie, no Boński ogarnia, pewnie będzie go sobie trzymał na dystans, te cepy będą mu przelatywać i wygra sobie na punkty, ale i co, wtedy druga walka też trwa z Dubielem? Nawet jeśli tak przegra, będzie w stanie. Jeśli będzie w stanie. No to nie, no myślę, że będzie w stanie, ale będzie mega zmęczony. No, no wygra Boński na punkty, moim zdaniem. Czyli twoim zdaniem Ferrari przegra dwie walki tego wieczoru? No, bardzo prawdopodobne to jest. Dobra, czyli... A jeśli, nie wiem, przegra Ferrari, bo przegra Crusher, to chciałbyś wziąć? Bo niby mieli wtedy po dwie przegrane z rzędu. Ale kogo bym wziąć? Albo jak Ferrari przegra, albo jak przegra Crusher, nie? Ale wziąć swoją walkę. Jednego albo drugiego? Tak, no bo oni będą wtedy mieli dwie przegrane walki pod rząd. No stary, byłbym największym debilem na świecie, jeżeli nie wziąłbym walki z największym freakfighterem w Europie obecnie. Albo z gościem, z którym mam realny konflikt, taki, że go nie lubię. Zresztą pewnie będzie uciekał, bo on mi jeszcze nigdy w twarz nie odpowiedział, ani mi nie odpisał, tylko doszły do niego rzeczy, które pisałem o nim i on jakby nie odpisze mi na to, ale gdzieś tam w komentarzu komuś coś odpisze, ale mi jakby nie odpisze nigdy, tylko tam komuś coś tam wspomni, nie? No to czekamy na rozwój sytuacji. No ja też czekam, nie mogę się doczekać, naprawdę. Dzięki. Pozdro. Dziękuję. Najlepsze antyfakty w internecie.